Witajcie moi kochani. Dzisiaj rzecz, o którą wielu z was pytało i sugerowało nawet, a mianowicie ogrodzenia oparte o panele fotowoltaiczne. Całą posesję możemy sobie tak ładnie wygrodzić takim słupkami murowanymi i pomiędzy tymi słupkami jako przęsło będziemy w tym momencie mieli moduł fotowoltaiczny bifacjalny dwustronny, ale o tym opowie wam ekspert Paweł. Pawle, powiedz proszę, znaczy, może chodź tu bliżej, żeby się kamera objęła. Powiedz, co to jest takiego, jak to działa, czy to jest jeden rozmiar, więcej rozmiarów, jak to w ogóle z twojej strony wygląda? Aktualnie w ofercie mamy dwa typy, w zależności od wielkości tych bloczków betonowych. Ten akurat tutaj, który mamy, ma moc 410 W i to jest prawie 2,5 metra na 1,10 m. Natomiast w tej mniejszej wersji to jest moc 350 W i on ma około 2 metrów na 1,10 m. Okay. W tych dwóch konfiguracjach aktualnie produkujemy. Jeśli chodzi o grubość szkła, jest to 2 x 4 mm. No, szkło oczywiście hardowane, więc mega odporne na jakieś tam zjawiska mechaniczne, uderzenia i tak dalej. Oczywiście najbardziej wrażliwym miejscem, jeśli chodzi o szkło hartowane, to jest ta krawędź. Więc tutaj trzeba uważać. No, tutaj w ramach dodatkowej takiej wytrzymałości możemy zamontować u góry taką ramkę, czy to z nierdzewki, czy z aluminium, jako wzmocnienie. No, w przypadku na przykład mocnego gradobicia, żeby mieć pewność, że to nie nastąpi uszkodzenie. Napór wiatru jakiś, bo to jest spora tafla jednak, prawda? Tak. Więc odporne na jakieś takie ugięcia, tak, na tego typu rzeczy? Jak najbardziej. Oczywiście też przeprowadzaliśmy swoje wewnętrzne testy i one są zdecydowanie większe i więcej przechodzą niż mówią normy. Także też jest grubość szkła i tak dalej, no to też jest dopasowana do tych wymogów podstawowych. Jasne. Czyli mówiłeś o dwóch jakby wielkościach, no bo ogrodzenia normalnie bez, powiedzmy, pozwoleń zgłoszeń mogą być do 2,20, prawda? Tak. Czy gdyby trzeba było to zrobić wyższe, to nie bardzo, tak? Bo w tym momencie już... Znaczy możemy, to tak trzeba będzie się dopasować wtedy do wielkości i wysokości bloczków, które... Tak. Kolejny, powiedzmy, segment, tak? I w tym momencie możemy dołożyć jeszcze, żeby to na przykład była 500-ka. Czyli panel pół kilowatowy. Jeśli chodzi o stronę elektryczną, to trzeba pamiętać, że to nie jest takie standardowe napięcie, tylko ten moduł posiada ponad 60 V. Także przy łączeniu no to trzeba jeden z drugim pamiętać, że te napięcia się będą sumowały przy połączeniu równoległym. Tak. W inny sposób niż taki tradycyjny. Jeszcze nie wspomniałem o drugiej możliwości. Mówiłem o dwóch typach, jeśli chodzi o moc i wielkość, natomiast jeszcze mamy dwa typy, jeśli chodzi o samą strukturę tego szkła. Tutaj przednia tafla szkła będzie zawsze transparentna, natomiast tylna szkła, tak jak tutaj, będzie w takim przyciemnionym kolorze. Jasne. Albo w drugiej wersji może być typowo takie gładkie, przejrzyste. Czyli można zrobić tak, że od strony ulicy praktycznie nic nie widać, co mamy w środku na posesji. Możemy ją tak bardzo przyciemnić. To jest tylko kwestia dopasowania poziomu szkła. Jasne. Bardzo, bardzo fajna funkcja, no bo jednak no nie chcielibyśmy, żeby ktoś tam zaglądał przez ogrodzenie, prawda, co tam mamy. Ogniwa i tak już tutaj w pewnej części robią. Osłaniają, ale oczywiście, ale tu jednak góra jest widoczna, więc to... Tak. A jak jest jeszcze z kradzieżą tutaj w tym wypadku? No są jakieś, żeby ktoś nie podszedł i nie wyciągnął, czy jak to wygląda? Jest możliwość zamontowania śrubeczek, które są tak zwane antykradzieżowe. Czyli trzeba mieć specjalny klucz, którym można będzie odkręcić. Tam jakieś rywalne coś, ale te płoty. No to jest taka specjalna główka, która po prostu też dokręcamy z odpowiednią siłą, wszystko jest w instrukcji montażu. Nie tak na jak to mówią, po prostu ile nam się tam uważa, tylko jest klucz nanometryczny z odpowiednią ustawioną siłą dokręcenia, także to wszystko jest zawarte w instrukcji montażu. Jasne. Montaż nie jest skomplikowany. Tutaj nie ma się czego obawiać. Jedyna rzecz, to trzeba sobie wcześniej, jeśli budujemy nowe podstawy ogrodzenie, trzeba sobie przewidzieć, tylko o czym się przemyśleć, jaka będzie ta szerokość tego bloczka. Podać nam, my przygotujemy od razu kable z końcówkami, także można było je sobie wsunąć ogrodzenie w słupek, jak się już zalewa beton w danym bloczku. Jasne. A co w przypadku, no bo dalej powiedzmy, mamy furtkę, mamy bramę przesuwną, prawda? Więc jak to, czy to może być razem jedna konstrukcja, czy potem musimy coś innego wymyślać do dalszej części ogrodzenia? Jeśli by zaszła potrzeba, możemy zrobić tak zwane wersje demo. Czyli one będą na przykład wypełnione ogniwami, ale nie będą funkcjonowały elektrycznie. Czyli możemy
adekwatnie do wymogów klienta, możemy mu to jakoś skonfigurować. Żeby z bramą się zgadzała stylistycznie. Tak, dokładnie tak. No i to powiedzmy brama bez podłączenia kablowego, ale wygląda tak samo. Ale wygląda tak samo. Okej. I te cebloczki, czy elementy konstrukcyjne też są od Was, tak? Bo z brukbetu bezpośrednio. Tak, i tutaj mamy podane wersje kolorystyczne. Jest oczywiście w tej wersji takiej ciemna stal, czy taki prawie czerń. Ta jasniejszy kolor, taki stalowy, no i biały. Czy w trzech wariantach jakby do wyboru. Tak. I to jest normalnie murowane, czy jakby stawiane jedno na drugie, jakieś zbrojenie w środek i zalewane betonem? Tak, czy, i zalewane betonem, dokładnie. Na jakiejś ławie, powiedzmy, tak, która jest tam... Oczywiście wcześniej przygotowane. Jasne. To jest tradycyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o murki uwiedzeniowe. Tutaj nie ma żadnych jakichś tam... No a co w przypadku, kiedy teren ucieka? Musimy mieć różne wysokości. No, tak jak robi się to, czyli rozwiązanie typowo kaskadowe, schodzimy o jeden na przykład, czy o dwa pustaki niżej. Okej, czyli musimy po prostu całym... Musimy się dopasować do wielkości wymiaru jednego... Czyli nie możemy częściowo, tylko musimy obroczek, powiedzmy, zajść sobie... Na przykład albo o dwa, to w zależności, jaki jest uskok terenu. Tak. Chyba jak ze standardowym ogrodzeniem. Tak, tutaj nie ma... Tak. Nie, bo jakby pytam o to, czy na przykład tutaj tak widać, o nie wiem, czy będzie widać to w ten sposób, ale... To miejsce, tak? Czy ono musi być zawsze na środku? Nie może być częściowo jakby... Tak, zaleca się trzymanie pewnych odległości od końca krawędzi szkła. To wszystko jest zawarte w instrukcji, także można sobie to przewidzieć, policzyć, ile faktycznie mi potrzeba miejsca, gdzie powinienem się trzymać tej strefy, gdzie powinna być ta klema. Jasne. I to jest jakby gotowy bloczek już z tym uchwytem, czy to jest dokręcane później? Uchwyty dostarczamy też jak gdyby do całego zestawu. Ale chodzi o to, czy on jest wtedy wiercony? Tak. Czy jest prefabrykat z otworem? Jest wiercony, jak już jest beton wykonany. Jak już wszystko stoi, to wtedy się dopiero wierci. Tak. A jak jest z odpornością na zabrudzenia, w sensie na rdze, czy tam kapanie potem z tego i tak dalej? No bo to wiadomo, że po czasie, jakie są ślady na tych prawda i tak dalej, to... Tutaj no to jak w każdym przypadku ogrodzenia, czy to będzie szkło, czy to będzie metal, czy to będzie nierdzewka, no zabrudzenia będą spływały. Ile tego, jak będzie w kontekście szkła, no trudno mi powiedzieć, ile tego zabrudzenia będzie, to w zależności też, ile ta powierzcha będzie i w jakim terenie przyjmowała tego zabrudzenia. Tak. Bo później ten deszcz będzie spłukiwał wszystko i to będzie schodzić na te dolne tutaj gdyby daszki. Jasne. A gdybyśmy chcieli na przykład zintegrować to z SolarEdge'em, czyli z optymalizacją mocy, prawda? Nie ma z tym problemu, żeby na końcach podłączyć optymalizer i dalej połączyć. Tylko pamiętajmy o tym napięciu, że tutaj musi to grać. No nie, czyli jakby liczba paneli, które... Tak. Bo raz, jakie napięcie jest tego modułu? Jest 60 V. 60 V, tak? Czyli po prostu musimy odpowiednio dużo dać, żeby uzyskać to minimalne, które jest niezbędne. Tak, ewentualnie jakiś tam off-gridowy system, który, bo tutaj też mamy dedykowany, swój przygotowany, off-gridowy system, który no, jest taki niezależny do otwarcia bramy, do otwarcia nie wiem, bramy garażowej, jeśli jest taka możliwość. Okej. Okay. A teraz tak, to jest panel bifacjalny, czyli tak, i z jednej strony i z drugiej strony nam produkuje. Jeżeli mamy na terenie posesji posadzone drzewa, co wtedy? No to wtedy drugiej strony nie wykorzystujemy. Okej, ale jakby nie ma to wpływu na produkcję ze strony... Nie, przednia strona jest niezależna, także jasne. Czyli może być swoją drogą, tak. Tak, a tylna swoją. Także tutaj, no jeśli będzie nam zależało na tym, że z tyłu jednak coś musimy posadzić. No wiadomo, różne są tak, no więc... Tak, ale to tutaj, jeśli już mówimy o tej bifacjalności czy dwustronności, no to korzystnym nawet by było ustawienie tego w kierunku zachodnio-wschodnim. No bo oczywiście to nie jest tak powiedziane, że za każdym razem tak samo będzie, no, bo każdy każde ogrodzenie czy tam każda posiadłość ma inne sytuowanie z kierunku świata, także to wszystko trzeba indywidualnie dopasować. Trzeba pamiętać o tym, że czy większość ludzi od razu myśli o kierunku południowym, także nie jest to też tak typowy kierunek, dlatego akurat zastosowanie, bo tutaj wschód, zachód jak najbardziej. Nam dużo rozwiązuje, bo tak jakby ja mam ogrodzenie na północ typowo do drogi, to druga strona by działała, północna nie, no ale południowa, Ale południowa działa. Tak. No to też dlatego na przykład nie trzeba wykluczać od razu północy, że ona też nie będzie działać, bo jeśli to ustawimy, oczywiście minus tego jest taki, że no widzimy tą brzydszą stronę. Tak. Nie wiem, Bartku, czy ty pytałeś o wagę tego modułu, czy nie pytałeś, bo nie pamiętam, ile waży przesło? Nie pamiętam teraz. Musielibyśmy zerknąć do karty dokładnie. Na pewno więcej niż blach. Tak, ale szkło, no może myślę, że ze 40 kg może ważyć takie przesło jedno. Tak, mniej więcej, tak, bo to kawał szkła, także... I to można montować też jako barierki w domu.
jako, znaczy to jest przykład przemysłu wiedzeniowo, natomiast może to być użyte oczywiście w innych wymiarach przy zastosowaniu innego systemu montażowego jako balkon, jako balustrada. Tutaj nie ma... Czyli powiedzmy bloki, jakieś inne zastosowania, teraz zamiast tradycyjnej barierki montujemy taką i jeszcze mamy jakiś tam odzysk energii. Tak jest. Okej, czyli... Okej, okay. Jakieś wymogi odnosi, tak, stawiamy sobie ten murujemy, tak, powiedzmy samo ogrodzenie, czas schnięcia i tak dalej, żeby to było utwardzone, czyli to jest kwestia, nie wiem, stawiamy 3 dni na przykład i możemy to montować, jak to? Czy no to, jeśli mamy się poruszać już wedle tam wymogów, które związanych z wiązaniem cementu i tak dalej w betonie, no to jasne. Powinniśmy odczekać te 21 dni. Okej, czyli 3 tygodnie takie pełne do... I wtedy do, dopiero tak. Montujemy, oczywiście jedni się stosują do zaleceń, drudzy nie i montują to dużo szybciej. Tutaj jasne. Najważniejszą kwestią, na którą zwracam uwagę zawsze, to jest siła do kręcenia tych klem mocujących. To jest najważniejsza rzecz, którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę, bo może się okazać tak, że zamontujemy zbyt mocną siłą i na początku może być wszystko w porządku, ale przyjdzie na przykład duży mróz, gdzie naprężenia się powstaną, czy w drugą stronę przyjdzie wysoka temperatura w lecie, no i zacznie nam to puchnąć, więc tak. Tutaj to wszystko... Będą wyglądać jak balustrady, tak szukają No tutaj stąd też pomysł i wyjście w tym kierunku, no bo występują na rynku ogrodzenia właśnie przemysła, gdzie mamy typowo szklane. Więc tutaj dlaczego nie zrobić sobie szklanego przemysła, ale z wykorzystaniem razem z fotowoltaiki? No jest to jakiś dodatkowy atut, a co podkreślam, nie jest to aż tak cenowo dużo kosztowne, żebym powiedzieć, że no kompletnie, że to nie. Tak patrzę, jeśli by taki kawał blachy wyciąć, to też będzie i pomalować puszkowo, oczywiście. To wcale tanio nie wyjdzie. No, tak. Obecnie, zwłaszcza tej grubości. No. Tak, elementy więc malowane proszkowo, czy to nierdzewka, no to są, nie są tanie. Okej, okay, a teraz tak, czy dobrze jest mieć zapas jedno, dwa przęsła, gdyby coś się rozbiło, pękło, czy raczej nie ma takiej potrzeby? No myślę, że nie ma potrzeby, bo jeśli zaszłoby coś, jakiś incydent, no to my zawsze możemy ją doprodukować, także to nie stanowi jakiegoś problemu. Robienie czegoś na zapas, no zawsze, przez okno jest zawsze ubezpieczone. Dosyć sztywne, ale mówię, czy do jakiegoś konkretnego wiatru? Tutaj pamiętajmy, że te murki nie są zalane betonem, także to jest tylko... Coś się rusza, ale chodzi o to, że jaki napór wiatru jest w stanie utrzymać to przemysło? No, trudno mi powiedzieć teraz, jaka to siła będzie. No, aż tak tych dokładnych danych w tym momencie tutaj nie mam przed sobą, no, ale... No, przy takich badaniach, które tam mieliśmy, wykonywaliśmy, możemy podać. Podmuchy 100-120 na godzinę, powiedzmy, nie powinno nic zrobić, tak? Bo to tego typu występują wichury, więc tak, no... To... Okej. Okay. To bardziej bym się martwił o prawidłowe wykonanie... No tak, żeby było równiutko, tak, oczywiście, żeby tam faktycznie był beton dolany tam, gdzie ma być. Tak. No bo to jest sama struktura. Tak, trochę, dokładnie tak. Jest to trochę takim żaglem, taką jasne. Powierzchnią, która... I jeszcze raz, bo nie wiem, trzeba pytać Bartku, ale jak to wygląda odnośnie ceny takiego przemysła? 2,5 tysiąca złotych. 2,5 tysiąca za sam panel? Tak. A te elementy konstrukcyjne? No to już jest osobna sprawa. Osobna, ale to jakby u Was też się zamawia wszystko i jakby na... Tak, w firmie Brookbet można nabyć tego typu bloczki w różnych, tak jak mówiłem, konfiguracjach, czy przede wszystkim jeśli chodzi o kolor. I to oświetlenie tutaj, to jest standardowy design, czy to jest kwestia doboru? Nie, to jest dodatkowa rzecz, którą na życzenie też możemy wykonać, także to w standardzie nie ma czegoś takiego. Tutaj akurat jest czujka ruchu, także w momencie, kiedy przechodzimy, to ona się załącza. To się też zaświeca, bardzo fajne, jasne. Kiedy trzeba, to świeci, kiedy nie trzeba, to... Super. Słuchajcie, no i według mnie bardzo ciekawe rozwiązanie, zapewne przyszłościowe, bo wiecie, że miejsca na dachach jest coraz mniej, nie każdy chce mieć panele na gruncie. Natomiast montowanie tego typu ogrodzenia fotowoltaicznego wydaje się być naprawdę przyszłością i myślę, że sam się tym bardzo mocno zainteresuję w tej chwili, bo czeka mnie postawienie ogrodzenia wokół moich działek, prawda? W związku z czym jakby rozwiązanie dla mnie znakomite. Myślę, że z Pawłem będę w kontakcie w takim razie, a Wy jeżeli macie pytania, to piszcie, postaram się zamieścić kontakt do Pawła w opisie filmu i w razie czego też do niego jakieś pytania będziecie mogli zadawać, także jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie bardzo proszę o łapki w górę, o komentarze, o liczne subskrypcje i do następnego razu, trzymajcie się, cześć! Dobra, dzięki!